W Warszawie powstał region Google Cloud, to pierwsza taka inwestycja koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak mówił podczas inauguracji projektu premier Mateusz Morawiecki, Polska jest bardzo dobrym miejscem na wszelkiego rodzaju inwestycje, szczególnie w zakresie nowych technologii. Region Google Cloud Warszawa powstał w wyniku współpracy polskich instytucji publicznych ze światowym liderem technologicznym. W 2019 roku Chmura Krajowa założona przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju nawiązała z Google Cloud strategiczne partnerstwo. Wysoka koncentracja bardzo wykwalifikowanych programistów oraz kwitnąca przedsiębiorczość sprawiają, że perspektywy rozwoju Polski w tym zakresie są bardzo obiecujące. Nasze Europejskie Centrum Technologii Chmurowych znajduje się w Polsce. Prowadzimy kampus Google dla startupów, rozbudowujemy teraz nasze centrum badawczo-rozwojowe, w którym projektujemy zaawansowane rozwiązania chmurowe. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska jest bardzo dobrym miejscem na wszelkiego rodzaju inwestycje, szczególnie w zakresie technologii. Bardzo się cieszę, że coraz więcej polskich przedsiębiorców jest zainteresowanych inwestowaniem w cyfryzację procesów operacyjnych. Sprzedażowych, marketingowych i tym podobnych, wierzę, że naprawdę warto podejmować tego typu inwestycje. To przyszłość gospodarki, która już teraz poprawia produktywność i sprawia, że nasze życie staje się lepsze i łatwiejsze. And better. Region Google Cloud ma zapewnić polskim przedsiębiorcom dostęp do najlepszej na świecie technologii chmury obliczeniowej, takiej samej, do jakiej dostęp mają firmy w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Japonii czy Szwajcarii. Wiem, że Polska jest bardzo dobrym miejscem na wszelkiego rodzaju dobre inwestycje, szczególnie w zakresie technologii, biorąc pod uwagę naszych utalentowanych ludzi, kreatywnych, lubiących innowacje, którzy cenią pracę w takich ekscytujących warunkach, jakie Wy także tworzycie. Dziękuję za zaangażowanie w Polsce. Kancelaria premiera wyliczyła, że dzięki otwarciu regionu Google Cloud w Warszawie polskie firmy zyskają szereg korzyści. Wśród nich m.in. wzmocniona ochrona danych polskich przedsiębiorstw i podmiotów publicznych dzięki najlepszym systemom i zabezpieczeniom, czy zwiększenie efektywności firm i sektora publicznego przez minimalizację kosztów i zwiększenie produktywności. Zyskać mają również indywidualni konsumenci, którzy mogą spodziewać się lepszych, bardziej innowacyjnych, i szybciej działających usług oraz aplikacji.